Cześć, dzisiaj idziemy do lawendy. Lawenda jest piękną aromatyczną rośliną, która cieszy się dużą popularnością w polskich ogrodach. Aby zachwycała nas swoim wyglądem i obfitym kwitnieniem, wymaga odpowiedniej pielęgnacji i jednym z jej kluczowych elementów jest cięcie. Dzisiaj będzie o wiosennym cięciu lawendy. Kiedy przycinać lawendę na wiosnę? Najlepszy czas na cięcie lawendy na wiosnę to okres od końca marca do początku kwietnia. W tym czasie minie już ryzyko silnych mrozów i roślina nie zdąży jeszcze wypuścić nowych pędów. Warto wybrać cień słoneczny i bezdeszczowy, aby rany po cięciu szybciej się goiły i nie były podatne na infekcje. Jak przycinać lawendę na wiosnę? Do cięcia lawendy Należy użyć ostrych i zdezynfekowanych sekatorów lub nożyc do żywopłotu. Ścinamy połowę wysokości starych pędów, mierząc od ziemi. Przy cięciu ważne, żeby nie ciąć więcej niż połowę. Z tego względu, że roślina może mieć problemy z odbiciem, może chorować lub może nawet częściowo zamierać. Na wiosnę wykonujemy dwa rodzaje cięcia lawendy. Pierwsze cięcie jest to cięcie sanitarne. Polega ono na usunięciu wszystkich martwych, suchych, zniszczonych lub chorych pędów. Drugi rodzaj cięcia jest to cięcie formujące. Ma na celu nadanie lawendzie odpowiedniego kształtu. Najczęściej nadaje się kształt kopuły lub kuli. Dodatkowo, cięcie lawendy stymuluje jej wzrost oraz krzywienie się, co sprawia, że rośliny są bardziej zwarte i gęste. Regularne cięcie sprzyja również obfitemu kwitnieniu. Cięcie lawendy pozwala na usunięcie martwych i chorych pędów, co poprawi zdrowie rośliny. Nadanie lawendzie odpowiedniego kształtu poprawi natomiast walory estetyczne. Po cięciu warto jest zasilić naszą roślinę. Możemy do tego użyć na przykład granulowany obornik lub kompost. Oczywiście nawożenie możemy wykonać również przed cięciem. Podsumowując, cięcie lawendy na wiosnę to ważny zabieg pielęgnacyjny, który wpływa na jej zdrowie, wygląd i obfitość kwitnienia. Pamiętając o kilku prostych zasadach i stosując odpowiednie techniki, można samodzielnie wykonać cięcie lawendy. I ciszyć się jej pięknym wyglądem przez wiele lat. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć!